Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Byroad. Grę firmy Sega z 1989 roku. Tutaj widzimy demko właśnie. I za chwilę sobie właśnie zaczniemy grać. O co chodzi? No jest to taka jakaś strzelaweczka. Idzie się do przodu, no trzeba strzelać i tak dalej. Standardowy, że tak powiem, scenariusz większości gier. Dobrze. Tradycyjnie wrzucamy sobie trzy żetoniki i próbujemy, dokąd nam się uda dojść. Trzy żetony są. Startujemy! O, samolot nas tutaj przywozi. Ląduje. No i jesteśmy na pokładzie. O, tu strzelamy, prawda? Możemy strzelać pod różnym kątem. O, teraz strzelamy już tak. O. Trochę źle jest obłożenie, słuchajcie, joysticka tutaj pada, bo żeby skoczyć, to muszę... O, widzicie. Żeby skoczyć, to muszę niestety użyć przycisku, który znajduje się w tej samej mametce, że tak powiem. Ale jest wyżej, więc nie mogę jednocześnie strzelać i skakać. A szkoda, bo to by się czasami przydało, jak widzicie, w takiej dosyć dynamicznej rozgrywce jak ta. O! Nie wiem, ile jest żyć. O, o, o! Zabili mnie. A! Kontynuacja, dobra. Dobra. Nie wiedziałem, o co kaman, ale teraz już wiem. No niedobrze, niedobrze. Może tym sobie spróbujemy? Nie, tym to chyba nie było dobre rozwiązanie. Czekajcie. Dobra, tym. Oj. No niestety ciężko tutaj jest. Oj, w ogień wpadłem. Mylą mi się przyciski, słuchajcie. Bo zawsze jest pod tym przyciskiem, który tutaj mam strzał, a tu jest akurat zmiana... Oj, nie udało się. A, koniec tych. Dobra, wrzucamy 10 żetonów, słuchajcie, na szybciora. Dobra, i lecimy dalej. Czekajcie, tu był ten skok. Dobra, o, na tym. To będzie chyba najlepsze. Dobra, to będzie najlepsze. Oj. Ciężko mi się w to gra, słuchajcie, ze względu właśnie na trochę zmienioną tą gałkologię. Zawsze strzały były pod innym, a teraz są pod innym i to mnie niestety myli. A gram niestety na padzie. Nie jest to oczywiście oryginalna maszyna arcade, tylko po prostu emulator i do niego podłączony pad. O, do góry, ładnie. A, wiem już, o co chodziło. Trzeba było przejść po prostu. Tak. Dobra. O, a co to jest za jakiś cudo? Dobra. O, ubili mnie? Znowu mnie ubili? Muszę w to chyba wycelować. Oj. Dobra. Oj, ciężko tu będzie, czuję coś. Dobra. To działko. To trzeba tak stanąć, żeby... O, widzicie? Żeby to upolować. Dobra. Dobra. Rozwalone. Teraz to trzeba chyba rozwalić. Chyba. Tak. Uff. Ciężko było, ale się udało. Nie wiem, ile żetonów. Trzy żetony to jest na czwarty, tak. Straciłem, żeby dojść do tego etapu. Ale gra jest trudna, widzę. O.
Oj. Dobra, lecimy dalej. Aj. O, rozjechał mnie motocyklista. Dobra. O, a co to? A, z tym czymś muszę walczyć chyba, patrzcie. Wiecie, na to sobie zmienimy. O. O, może być ciężko. Ja nie bardzo mogę w to cokolwiek, patrzcie, celuję, a to się nic nie dzieje z tym. Z tym czymś. O, co tu, come on. O, raz udało mi się, patrzcie. Aha, czyli to trzeba celować, słuchajcie, w początek i w koniec. Właśnie. No będzie ciężko. Dobra. No niestety. Nie bardzo mi się udaje, wiecie, celować w ten łeb. Bo tu trzeba celować w łeb i w ogon. Z tego co zauważyłem. O, widzicie? W ogon już chyba żeśmy zestrzelili, tak? Teraz jeszcze łeb trzeba zestrzelić. Temu czemuś. O, właśnie. Coś takiego, no ale... ciężko jest z tym. Czekajcie, może ja sobie zmienię na coś innego. A, koniec już tego. Dobra, na tym spróbujemy. Tym strzelać może to będzie skuteczniejsze. No nie, znowu padłem. No niełatwa gra. Zaraz, to ja muszę wszystkie sekwencje, wszystkie segmenty zestrzelić, patrzcie. Bo też na końcu on, jak strzelę w końcową tą część, to też jak gdyby obrywało. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem. O. No nie, zżarło mnie. Dobra. Ciężki temat z tym... tym cudem. Uff, udało się. Udało się. Ojej, już myślałem, że tego nie przejdę. O, tutaj mamy jakieś takie coś cudowne. Rozwaliłem to. Dobra. Ojej, oj. Jakaś fabryka, patrzcie. To jakaś fabryka. O, to mu się nie udało. Czekajcie, w to trzeba też chyba celować. Już nie wiem zresztą sam. O! Dobra, góry idziemy. Oj! Zabiło mnie. O! O, to w drugą stronę. A, patrzcie jaki. To jest jakaś ubojnia chyba, zakłady jakieś mięsne. Bo tam łeb świniaka był przed chwilą, nie wiem czy żeście zauważyli.
Aha, koniec. Koniec, skończyły się kredyty. No dobrze. Koniec to koniec, słuchajcie. Zobaczymy, czy będzie wpis. Dobrze, jesteśmy... Jest wpis, patrzcie. G. E. L. Jestem na 9 miejscu, słuchajcie. Udało się 9 miejsce zdobyć. No. Przedostatnie. Tak to wyglądało. No. Dobrze. Ode mnie na dzień dzisiejszy to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, że żeście wytrwali do końca. Proszę oczywiście o komentarze, o łapkę w górę albo w dół, w zależności od tego, czy Wam się to podoba, czy nie. No i zachęcam do subskrypcji kanału i do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.